Witamy gorąco w kolejnym programie końcowego odliczania. Jest 15 sierpnia 1567 rok, a do Światowych Dni Młodzieży pozostało nam 449 lat. Dzisiaj porozmawiamy sobie z naszymi gośćmi w studiu o wyjątkowym człowieku, można powiedzieć wschodząca gwiazda mediów. Niejaki pan Stanisław Kostka, bardzo młody, przystojny człowiek, postanowił wyruszyć z Wiednia do Rzymu, aby zostać zakonnikiem. I chciałabym zapytać naszych gości w studiu, czy już coś słyszeli na temat niejakiego Kostki? Kostka? W sumie na tą okazję dzisiaj przyniosłam dużo kostek do gry, bo są fajne, lubię grać w gry planszowe, a one się przydają do tego. Mam też kostkę do gitary, też ją lubię, bo jest zielona, ale nie używam, bo w sumie nie gram. I ostatnio wpadłam na taki pomysł, żeby coś takiego wynaleźć. I są ciekawe, że stwierdziłam, że nazwę to kostką Rubika i może ofnę za jakieś 407 lat. Życzę do powodzenia w kręceniu interesu. A pani Agnieszko? No, jak byłam mała, to skręciłam kostkę. A potem jeszcze poznałam takiego fajnego Pawła Kostkę. Więc to musiał być za swoim razem Stanisławem. Już nie rodzimy. Czyli już nie jesteście razem. Nie. Bardzo nam przykro. No nic, pozdrawiamy pana Pawła Kostkę. A pani Sylwio, coś już pani słyszała na temat naszej nowej gwiazdy, naszego wyjątkowego gościa, którego zaraz powitamy w studiu? Owszem, słyszałam, ponieważ oglądałam telewizję i widziałam, że przybyła do niego Święta Barbara. On był bardzo chory. Przybyła do niego Święta Barbara, znaczy taką miał wizję, może ma coś smutkiem. I uzdrowiła go podobno, czy nie uzdrowiła, w każdym razie przyszła jeszcze do niego Maria z dzieciątkiem i dała mu dzieciątko na ręce, a później obudził się zdrowy. Ja myślę, że zapytam o samego pana Stanisława, który widzę, że już biegnie bardzo zmęczony do naszego studia. Witamy gorąco, panie Stanisławie. Końcowe odliczanie Radio RDN Małopolska. Jesteśmy w Tarnowie. Który to już dzień pana podróży? Dobrze, liczę, 10. Dziesiąty? Proszę pana, jak to możliwe, że z Wiednia do Tarnowa w 10 dni pan dotarł? No, wie pani, kondycja wyrobiona od najmłodszych lat. No i jakoś się udało. Gratuluję kondycji. W sumie sami widzimy tutaj z panią w studiu, że bardzo młody, wysportowany mężczyzna. Nie ma pan dużo wiernicielek w swoim rodzinnym mieście, które swoją drogą pozdrawiamy gorąco. Tak, pozdrawiam cały Rostów. A co do ciebie? Nie powiedziałbym tego. Nie powiedziałbym pan tego. Proszę pana, po co właściwie pan się udaje do Rzymu? Po co to wielkie poświęcenie? Z Wiednia do Rzymu jest bardzo długa droga właściwie. Nie szkoda pan troszkę tego czasu? Wie pani, ja poczułem wewnętrzne powołanie i nim się kieruję. A proszę powiedzieć, co nam pana rodzice, bo właściwie pan ma tutaj 17 lat dopiero. Co oni na to, że pan chce być zakonnikiem, chce pan uciec na prawie drugi koniec Europy, żeby realizować swoje powołanie? No w sumie na pewno nie zdziwi to nikogo, że działałem trochę wbrew ich woli, gdyż no, nie chcieli się zgodzić, żebym poszedł do zakonu. Jednak to jest dla mnie naprawdę ważne, ja czuję wewnętrzne powołanie, dlatego naprawdę wyruszyłem nawet wbrew ich woli. Co prawda na 16 urodziny dostałem od swojej mamy buty, dosyć drogie buty, które właśnie przebywam w tym momencie, które naprawdę pomagają mi szybko i wygodnie dowieść do Rzymu. A proszę pana, co pan właściwie powie o wątku Agnieszki z pana bratem? Ponieważ prawda pani Agnieszka opowiadała nam o tym, że pana brat był kiedyś jej chłopakiem. Co się właściwie z nim dzieje, gdzie on teraz jest? Ponieważ słyszeliśmy, że on podobno w ogóle za panem uciekł do tego Rzymu. Też tak właśnie słyszałem i uważam, że mój brat robi to na marę niepotrzebnie, gdyż swojej decyzji nie zmienię. A co do pani Agnieszki, jest mi naprawdę szkoda. I przepraszam za siebie, za swojego brata, ale jednak działam w imieniu Boga, za powołanie piękne, więc rozumiem pani. Myślę, że pani Agnieszka doskonale to zrozumie, myślę, w niedalekiej przyszłości. Natomiast co pan może powiedzieć o tym, co wspomniała pani Sylwia, o tym, że już w telewizji nawet było mówione o pana objawieniu? Rzeczywiście? W telewizji tam to było? Tak, tutaj pani Sylwia może nie wspomniała, ale reportaż właściwie o panu już w TVN-ie leciał, w Faktach Słynnych. To dosyć ciekawe, tam nie słyszałem, ale co do tych objawień, tak, to było dosyć niesamowite przeżycie. Podczas snu, będąc chorym, podczas snu, dostałem niesamowitych objawień, przez co
przez co rano budząc się byłem kompletnie zdrowy i naprawdę za to strasznie dziękuję Bogu i Marii. Widzę, że tutaj pan jest pełen niesamowitych przeżyć i przygód. I życzę panu jeszcze ich więcej na tym etapie drogi do Rzymu. I przede wszystkim mocnego życia zakonnika. Natomiast chciałabym zapytać naszych gości, czy mają może jeszcze jakieś pytania do naszego wyjątkowego, przystojnego i fantastycznego pana Stanisława. O, widzę, pani gościa tutaj patrzy na mnie takim dziwnym wzrokiem, chyba ma pytanie. Wspomniał pan, że biega pan wódek. A ja mam, w sumie nurtuje mnie bardzo ciebie. Szkoda panu podasz? Nie zastanawiam się nad tym, ale szczerze mówiąc, kwestia podesz jest dla mnie naprawdę mało istotną, gdyż biegnąc za powołaniem, podeszwy i w ogóle buty są dla mnie dosyć przyziemnymi sprawami, że tak powiem. Mhm. A coś jeszcze pani chciałaby zapytać? Jakie ma pan marzenie? No, przede wszystkim moim marzeniem jest właśnie podążanie za powołaniem, przez co właśnie zostanie zakonnikiem jezuitą. To jest właśnie moje największe marzenie. A proszę pana, co pan powie na to, że w Bochni przy Bazylice Świętego Mikołaja powstał już niejaki kościół imienia Stanisława Kostki? To chyba imienia pana. Moje? Pana. Przecież nie moje. Może i rzeczywiście, nie wiem o tym, ale skoro tak, czuję się więcej zaszczycony tym faktem. A proszę pana, ja jeszcze słyszałam, że na swojej drodze z Wiednia do nas do Tarnowa spotkał pan wyjątkową młodzież katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która niejednokrotnie panu pomogła w poszukiwaniu noclegu czy żywienia. Oj, rzeczywiście, to było dość ciekawe spotkanie, gdyż byli to ludzie naprawdę pełni energii, pełni entuzjazmu i pełni miłości do Boga, przez co spędziłem między nimi naprawdę niewiele czasu, ale pomogło mi to wielce właśnie w swojej drodze do Rzymu. Może kiedyś pan nie chciał zostać, nie wiem, może ich patronem tej wyjątkowej grupy? Szczerze? Gdyby moje marzenie zostanie zakonnikiem się udało, to właśnie też chciałbym, żeby się spełniło. Żebym właśnie został patronem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. No to nic, życzymy panu w każdym razie, żeby te wszystkie marzenia się pospełniały. Nie zatrzymujemy pana, ponieważ z tego co widziałam, to pan chyba szukał właściwie toalety, a przez przypadek trafił do naszego studia. Także pozdrawiamy pana gorąco i życzymy owocnej podróży i spełnienia jak najwięcej wszystkich marzeń. Dziękuję bardzo. A czy zapytam, to gdzie jest ta toaleta? Tak, prosto. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękujemy panu Stanisławowi i zapraszamy na kolejny odcinek. Udamy się do Rzymu i postaramy się porozmawiać jeszcze z panem Stanisławem. Czy pójdzie za swoim powołaniem, czy może spotka jakąś swoją wybrankę serca, czy zostanie patronem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zapraszamy na kolejny odcinek. Myślę, że już tam się dowiemy wszystkiego. Dziękujemy.